Dobry wieczór tobie, panie gospodarzu, raduj się, oj raduj się, tebe syn Boży narodził się, oj raduj się, tebe syn Boży narodził się, zaspiewajcie stoły, dajcie kili mamy, raduj się, oj raduj się, dzień dobry, chociaż po staropolsku chciałoby się powiedzieć, dobrzeście przyszli. Witam wszystkich naszych słuchaczy, a właściwie to widzów. Mamy grudzień, święta za pasem, najwyższy czas na nasz tradycyjny koncert mikołajkowy. Jednak tegoroczne spotkanie ma charakter wyjątkowy, ponieważ nie możemy wspólnie muzykować w naszej sali koncertowej, niczym kolędnicy zagościmy dzisiaj w Państwa domu. Jest to nasz pierwszy koncert mikołajkowy, który będziemy transmitować za pośrednictwem internetu. Koncert ten jest także wyjątkowy z innego powodu. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Dobry Wieczór Tobie. Jest to tradycyjna kolęda łemkowska opowiadająca o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Zatem, drodzy melomani, przed nami porcja muzyki z różnych zakątków Polski. W naszej sali koncertowej zabrzmi dzisiaj prawosławna muzyka świąteczna rodem z Podlasia i Rusi. Usłyszymy także utwory wspomnianej wcześniej kultury łemkowskiej. Oczywiście na naszym świątecznym koncercie nie może zabraknąć najpiękniejszych, tradycyjnych polskich kolęd. Wykonawcami tychże utworów są nasi goście specjalni, muzycy zespołu WSPAK. Na sukach biłgorajskich grają panie Adrianna Kafel oraz gościnnie Aleksandra Kauf-Tyrała. W trudnej sztuce wokalnej wspiera je pani Aleksandra Pura-Cidyło. Pozwólcie, że pokrótce przedstawię państwu historię WSPAK-a. Jak same artystki o sobie mówią. Zespół WSPAK jest wynikiem wieloletniej przyjaźni wokalistek, wzajemnych natchnień i muzycznych poszukiwań. To krok w odwrotną stronę od ciągłego biegu po muzyczną doskonałość, o którą każda na swój sposób walczy od wielu lat. WSPAK to nasza ucieczka od ćwiczeń i presji w coś, co tworzy muzykę od początku jej istnienia, w miłość do słuchaczy i siebie nawzajem. Tym, co najbardziej zainspirowało przyjaciółki do wspólnego tworzenia muzyki, była chęć zanurzenia się w pięknie muzyki wschodniej. Zespół WSPAK to duet wokalno-instrumentalny, wspiera swoje głosy grą na różnych instrumentach. Aleksandra gra na skrzypcach, a Adriana na wiolonczeli, suce biłgorajskiej czy instrumencie WSPAK, który zainspirował je do przyjęcia takiej nazwy dla swojego zespołu. Jak wspomniałem wcześniej, naszym artystkom towarzyszy pani Aleksandra Kauf-Tyrała, która na co dzień jest nauczycielem akademickim, pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie, z pasją gra na suce biłgorajskiej i innych unikatowych instrumentach etnicznych. Nie zapominajmy, że naszym specjalnym gościom towarzyszą muzycy Filharmonii Kaliskiej, kwintet smyczkowy w składzie. Jakub Śmigielski na skrzypcach pierwszych, Izabela Gary-Antesiewicz na skrzypcach drugich, Barbara Krawczyk na altówce, Iwona Gorgol na wiolonczeli oraz Maria Szymkiewicz na kontrabasie. Koncert prowadzi dla Państwa Piotr Łyszczosz. W tym miejscu chciałbym także podziękować Lasom Państwowym Nadleśnictwu Kalisz za piękną choinkę, która wspaniale podkreśla klimat naszego dzisiejszego koncertu. Dziękujemy. Czas najwyższy na kolejny utwór, za chwilę zabrzmi Szczedrywka.
Posłuchajmy. W muzyce naszego kraju zdecydowany prym wiodą skrzypce. Są one instrumentem, który popularny jest w każdym regionie. Zanim jednak zaczęto muzykować na skrzypcach, wielką popularnością cieszyły się fidele kolanowe, które choć znane jeszcze w XIX wieku, niestety nie zachowały się do naszych czasów. Instrument opierano o uda lub kolana muzyka, czasem też wiązano sznurek lub rzemyk u góry i dołu instrumentu, by móc na nim grać w pozycji stojącej. Suka biłgorajska należy do grupy fideli kolanowych, jest jednym z najciekawszych i najbardziej zagadkowych polskich instrumentów smyczkowych. Jeszcze do niedawna znana była tylko wąskiemu gronu muzykologów.
Instrument trzymany jest w pionie w niewielkim odchyleniu od grającego. Lewa ręka odpycha płytką paznokcia strunę z boku, co nazywane jest techniką paznokciową. Prawa ręka trzyma smyczek chwytem dolnym. Spójrzmy zresztą na panią Adriannę. Najstarszą dokumentacją instrumentalisty grającego w ten sposób jest drzeworyt z księgi Jakuba Kazimierza Haura z 1693 roku, przedstawiający parę tańczącą do muzyki wykonywanej przez trójkę instrumentalistów oraz bawiących się, a raczej bijących się mężczyzn na drugim planie. Jeden z muzyków gra jednocześnie na flecie poprzecznym oraz bębnie oszturowanym, drugi gra na dudach, a trzeci na instrumencie strunowym trzymanym w sposób pionowy w okolicy kolan wielkością przypominającym dzisiejsze skrzypce. Suka biłgorajska zniknęła całkowicie. Do czasów współczesnych nie zachował się ani jeden instrument. Jednak dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy Maria Pomianowska, Ewa Dalinkturek i Andrzej Kuczkowski odtworzyli sukę wraz z techniką gry i dziś możemy podziwiać dźwięk tego wspaniałego instrumentu. Skoro już poznaliśmy te wyjątkowe instrumenty, pierwszy raz goszczące na scenie Filharmonii Kaliskiej, czas na wysłuchanie kolejnego utworu. Jest to znana nam kolęda z Narodzenia Pana. Polska muzyka ludowa, jaką dzisiaj znamy, była nieodłącznym, codziennym trybem życia mieszkańców wsi, w której do połowy XX wieku wychowywała się większość naszych rodaków. Muzyka była ściśle związana z życiem rodzinnym, dorocznym, czyli kalendarzowym, opartym o rok liturgiczny w kościele oraz o cykl wegetacji roślin w rolnictwie. W cyklu rodzinnym możemy wyróżnić pieśni chrzcinowe, dziecięce, kawalerskie, panieńskie, weselne, rodzinne czy pogrzebowe. W dorocznym znajdują się pieśni adwentowe, kolędy, śpiewy dyngusowe, gaikowe,
konopielkowe, sobótkowe, żniwne czy dożynkowe. Ostatnią, trzecią grupę tworzą pieśni tak zwane powszechne, śpiewane w grupach lub w pojedynkę, wykonywane w dowolnym czasie w zależności od nastroju. Każdy region różni się od siebie. Jest to związane z różną mentalnością ludzi, różnymi tradycjami czy ukształtowaniem terenu. Przez te cechy muzyka i instrumenty są także różne w każdym regionie. Kapele muzyków, czyli zespoły instrumentalistów, z biegiem lat ulegały zmianom. W zależności od panującej mody na nowe miejskie instrumenty. W zależności od regionu kapele różniły się składem i liczbą wykonawców. Na przykład na Podhalu kapela składała się z dwóch skrzypków oraz basów podhalańskich, a na Rzeszowszczyźnie i rejonie Tarnowa popularne są kapele z cymbałami, dwójką skrzypiec, klarnetem, a w tych nowszych również z kontrabasem. Bogatsi o nową wiedzę, posłuchajmy kolejnych kompozycji. Będą to kolędy Spi i Suse Spi oraz Przybierzeli do Betlejem. So
Serca ochotnego, o Boże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A Bóg Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Nasi goście grają na instrumentach rodem ze wschodniej Polski. Na muzykę tego regionu duży wpływ mają sąsiednie narody – Litwa, Białoruś i Ukraina. W przeciwieństwie do środkowych i zachodnich terenów kraju, na których muzyka instrumentalna bardziej wpłynęła na pieśni i ballady, wschód pozostał bliższy dawnym tradycjom muzycznym, w których przeważa muzyka wokalna. Bliskość sąsiednich krajów wpłynęła też na mieszanie się języków, przez to w utworach bardzo często możemy spotkać mieszaniny języków białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. A skoro jesteśmy przy wielokulturowości, specjalnie dla Państwa nasi goście wykonają kolejną kompozycję. Będzie to Szczedry. Myśląc o kulturze wschodu, nie sposób pominąć religii prawosławnej, która jest jej nieodłącznym elementem. Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w innym terminie niż w zachodniej i centralnej Polsce 13 dni później. Rozpoczynają się 7 stycznia i trwają 3 dni, przez co cerkiew podkreśla udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia człowieka. Różnice pomiędzy datą ogólnie przyjętą na Zachodzie wynika z
przyjętego przez katolików kalendarza gregoriańskiego. Prawosławni pozostali przy kalendarzu juliańskim, powszechnie wcześniej obowiązującym. W cerkwiach prawosławnych w noc Bożego Narodzenia odbywa się tak zwane całonocne czuwanie wsienoczne. W cerkwiach nie ma zwyczaju ustawiania szopki praktykowanego w świątyniach katolickich. W widocznym miejscu umieszcza się natomiast odświętnie przystrojoną ikonę przedstawiającą scenę narodzenia Pana Jezusa. Tradycją jest ozdabianie domu gałązkami modrzewia bądź sosny. W każdym domu stoi choinka, przypisuje się jej głębokie, symboliczne znaczenie. Na wsiach przetrwał jeszcze zwyczaj stawiania pod ikoną snopka niewymłóconego zboża, to rodzaj prośby o to, by chleb w domu nigdy nie był gościem. Także inne składniki świątecznej tradycji mają swoje symboliczne znaczenie. Sól symbolizuje dostatek, czosnek – zdrowie, miód – powodzenie, chleb zaś – pożywienie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej kompozycji. Będzie to kolęda Wstawajcie, wstawajcie. Wstawajcie, wstawajcie, bracia moi mili, poglądajcie na niebo, że zora. Kolęda jako forma muzyczna przywędrowała do prawosławia w XVII wieku i nie jest to pieśń liturgiczna, tylko ludowa forma wychwalania Boga. 6 stycznia w domach przygotowuje się wigilijną wieczerzę nazywaną Światy i Wieczór albo Wilija. W wielu domach bliscy dzielą się ze sobą prosforą, czyli specjalnym chlebkiem poświęconym wcześniej w cerkwi. Następnie odmawiana jest modlitwa i członkowie rodziny wymieniają ze sobą świąteczne życzenia. Podczas wigilijnej kolacji na stole powinno znaleźć się 12 postnych dań. Drodzy Państwo, przed nami już ostatni utwór, myślę, że doskonale wszystkim znany. Skoro jednak tematem przewodnim naszego spotkania jest wielokulturowość, zabrzmi on w niecodziennej wersji. Posłuchajmy.
Spasitel wszystkich.